Cześć. Zaczynam pracę nad drugą stroną dachu. I tak jak poprzednio, najpierw odmierzam górę, tutaj linię, gdzie ma się kończyć membrana. Będę przybijał gwoździe, tak jak poprzednio, na moją prowadnicę i będę mógł przymocowywać membranę i bić pierwsze kontrolaty z tej strony. I tak jak będę to robił, będę się przesuwał z rusztowaniem, teraz już nie będę tak latał. Będę z rusztowaniem się przesuwał, mocował membranę, kontrolaty i od razu będę mocował kontrolatę tą krótką tutaj i tą doklejkę do boku wiązara. Także uniknę w ten sposób wielokrotnego rozmontowywania rusztowania. Troszkę sobie czasu zaoszczędzę i pójdzie mi szybciej ta pierwsza warstwa.
blisko. Trudniej jest rozpocząć, a potem już idzie. Jeszcze nie widzę tej linii. Jestem trochę zabawy. I tak jak poprzednio, tu zostawiam miejsce między tą kontrłatką a tą, żeby naciągnąć na deskę, która przyjdzie.
rozmierzyłem, jak ma iść pierwsza łata. Pociągnąłem sobie metrówkę do końca, z jednej i z drugiej strony. Wyliczyłem, ustawiłem sobie jakieś punkty, żeby mieć się do czego odnosić. Zmierzyłem sobie połać do końca i rozmierzyłem tak, żeby było 38 cm, tak jak z tamtej strony. I odmierzyłem ten punkt, jakby od góry. Tutaj też od góry przeniosłem, tam też od góry na dwóch kontrolatach i rozciągnąłem sznurek. I teraz będę szedł i ołówkiem pod tym sznurkiem oznaczał, żebym wiedział, do czego przybijać. Mamy tak: 450 plus 3,6 jest tutaj dotąd. 3,6 to jest 453 i ja odejmę 5 cm. 5 cm od końca na 12 rzędów. To wychodzi 37,38, czyli 37,4. Ja się zastanowię, czy nie zrobić 37,5. To będzie 450 plus 3,6. Odjąć 4, dajmy na to, od końca. Podzielić na 12. No, czyli będzie 37 i prawie 5 mm. Tak zrobię, bo z tamtej strony wyszło mi, nie wiem, tak z pół centymetra, centymetr za nisko. Będę musiał podnieść ostatnią łatę. Także żeby to zrobić, żeby tutaj tego nie musieć robić, to przymiar lekko podszlifuję o milimetr dosłownie. Na 12 łatach milimetr to jest, no to jest 1,2 cm. Mniej więcej w połowie. Teraz, żeby mi nie uciekła przy biciu, sobie zaznaczę.
Ła. No i tyle z mojej pracy na dziś. Muszę sobie zrobić nowy przymiar. Oparłem się na nim przypadkiem i pękł. Zrobiłem nowy przymiar i mogę dalej przybijać. Tak wygląda. Pierwsze 3 łaty gotowe. Teraz już nie będę musiał przesuwać rusztowania, więc będzie szybciej.
Pierwsze kontrole tu już przymocowałem. Etap przygotowania też już mam za sobą. Samemu to długo się to wszystko przygotowuje. No a potem już idzie. Wygląda, że to koniec pracy na dziś, także ja się zbieram. Nie mogę się doczekać, aż zakryję już ten dach, bo strasznie mi z tej strony woda tutaj stoi. Aż się zielono zrobiło, zobaczcie. Bloczki na zielono podchodzą w tym miejscu, bo tu praktycznie słońca nie ma i też tak nie wieje, nie? Tak jak wcześniej, jak nie było ścianek, to wszystko szybko schło. No. Pogoda się poprawiła, membrana rozwinięta, kontrolaty przymocowane. Ogólnie to idzie mi już bardzo szybko z tym rozwijaniem i przybijaniem kontrolat. Z łatami tak samo, już się chyba wkręciłem, po prostu mam fajny patent na pracę i idzie do przodu. Niewiele brakuje, ale jednak będę musiał tutaj dosztukować taką rolkę, żeby tutaj zakład i dotąd, nie wiem ile to, za 40 cm pewnie będę musiał sobie taką rolkę przygotować w kolejnym etapie i podłożyć pod tamtą membranę. Niestety nie wystarczyło mi. Przygotowanie tych kontrłat na dole, pocięcie ich, naklejenie tej taśmy, rozwinięcie rolki, przygotowanie jej do cięcia na odpowiedniej długości i rozwinięcie tych 23,5 metra rolki z nabiciem kontrłat 3,5 godziny z zegarkiem w ręku. Także dobry czas. Dobry czas. Poprzednio to musiałem 5 godzin albo 6 poświęcić
na tamtej stronie, żeby rozwinąć, a teraz 3,5 godziny to wszystko. No, także sukces. No i widzicie, ile zostało. Będę musiał dociąć taki cienki pasek, niski pasek membrany i go podłożyć pod tą górną membranę. No i tyle. Ale to jak przybije łaty. Witam. Ostatnia membrana. Przygotowałem sobie taką rolkę z resztek, z odcinek membran, które miałem. I teraz będę mógł ją tam zamocować. 40 cm. 15 na stronę, na zakład i 10, żeby to przykryć. Przyczepię po sklejeniu. Tutaj mam na zakłady połączone te fabryczne, czyli te tutaj, plus dodatkowo sklejone z obu stron taśmą do reparacji, więc myślę, że odpowiednio. No i co, tutaj na 15, bo taki zakład i lecę. W ten sposób sobie wymyśliłem. Klej pod tamtą taśmą wysechł. Już nic nie skleja, więc muszę zastosować jednak taśmą dwustronną również na tej dolnej warstwie. Dobra, zamocowana jest membrana, teraz kąt łaty.
Tyle na dziś, dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. No zatem dzisiaj z okazji tego biegu pobudka o 4:20, szybkie śniadanie, 4:50, wyjście z mieszkania, a tutaj start o 6:00. 9:00. Klaudia już biegnie 3 godziny, a ja idę, mam 14 minut stąd, miejsce, w którym Klaudia będzie pokonywała 45 km. Gdzieś to się stanie za godzinę z kilkoma minutami. Ja tam sobie siądę, poczytam książkę. Widzę, że tu są wstążki zawieszone, taśmy. To znaczy, że tędy będzie przebiegała trasa. No. Także idę oczekiwać Klaudii. No a powiem wam jeszcze w międzyczasie. Ja też biegałem ogólnie wcześniej, przed budową domu. Wkręciłem się zanim poznałem Klaudię i pokonałem, to było 2 lata temu chyba, 3 maratony ogólnie się udało pokonać, potem miałem kontuzję i w ostatnim maratonie miałem czas 3:11, więc całkiem dobrze mi szło, no ale kontuzja, potem trochę mi zeszło, żeby się z niej wyleczyć, a później zacząłem budować dom. Rozpocząłem budowę, więc już czasu na bieganie brak. Czasem tylko gdzieś tam raz kiedyś jakieś 10 km albo coś takiego pobiegnę z Klaudią. Myślę, że jak skończymy budowę domu, będzie więcej czasu, to też wrócę do treningów. Dobra, tymczasem. Myszko, wodziczka jakaś? Coś? Coś woda? Coś? Nie? Coś do jedzenia? Nic? Wszystko dobrze? No. Ładnie. Się śpieszyła pani, była 35, teraz jest pani 22. No ładnie. Dobrze, dobrze, dajesz, dobra, dajesz. Widziałam samochód. No. Dajesz, dajesz. Nagraliśmy? No. Dobra, cześć. To leć. Ciężko było? No teraz nie wiem. Tak? No, wszystkie wyki podeszłam sobie. Tak? No, dobra, idę wam. No. Co z Markanem? Dobra, lecę. To leć. Do truk tam powoli. No. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia. 45,5 km w 4 godziny 45 minut. Idę na kolejny punkt, do którego Klaudia ma 13 km. Także idzie jej świetnie, bo no tam chyba było słychać, nawet 22 jest na 100 osób. 59 km, 12:20. Brawo, brawo! Woda mi się skończyła. Brawo, tam jest woda, myszko. Ostatnie 9 km zostało. Woda mi się pisało. Podobno to był najcięższy etap, ten tutaj. No, nalej sobie tam. Są druga. Chcesz coś do jedzenia? Nie. Nie? Ta dróżka! Nie chcę się tu. Już końcówka została. Bardzo zimna woda. Od 52 nie miałam wody. Dzięki. Ile jeszcze zostało? 9 km. No. Ogień, myszko. Ogień. Ogień, 59 już masz. Masakra. Dobra. Już nie mogę patrzeć na te grzelki. Tak?
galaretki też? Też mam. No. Mam jeszcze batona takiego kokosowego. Nie, chyba już nie chcę. No właśnie, o tego słodkiego już teraz. Ja mam wszystkie pracelki. Banana mam jeszcze. No. Nie. To ty zmykaj, a ja też będę jechał na metę z ten. Zdążę się przed tobą. O, nareszcie. Nudzi mi się. No. Dobra, to zmykaj. Biegniesz, nie idziesz. No. No. Powodzenia, myszko. O, także widzicie, nie jest lekko. Dawaj, myszko, do końca! Już koniec, zakręt i meta już jest. Już jest meta. Tutaj sobie, tutaj idziesz i w lewo już biegniesz. Już masz metę. Trzecia kobieta. Brawo. Klaudia Czajczyńska, brawo. Trzecie miejsce. Z przyjemnością mam możliwość zaprosić na podium, na trzecie miejsce, Klaudię Czajczyńską. Dziękujemy bardzo. Owacje, brawa. Ale ciężko, który pan. Czas na panów. I tutaj sytuacja w naszym wypadku bezprecedensowa.